Chwała Bogu, cieszę się bardzo, że mogłem być wśród Was i że mogłem też i uczestniczyć w wieczerzy, w tej pamiątce, która jest takim ważnym wydarzeniem w życiu każdego z nas, jeśli my w tym uczestniczymy. Ja, pozwolicie, że jeszcze tylko króciutko chciałbym coś powiedzieć na temat śpiewu. Niedawno otrzymałem taką broszurę od jednego brata. To broszura pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, autorstwa takiego pastora, dr Pickering, nic mi to nazwisko nie mówi, ale on bardzo poważnie rozważa sprawę śpiewu w nabożeństwach. I on pisze o tym, co się w zborach, w których on jest w Ameryce, co się tak jakoś zadomowiło, że te chóry jeden drugiego chce skonkurować. Te chóry mają profesjonalnych dyrygentów i ta część artystyczno-muzyczna dominuje, a ta treść przechodzi na dalszy plan. I on prowadził taką rozmowę, dyskusję z fachowcami z tej dziedziny i on tak bardzo zwrócił na to uwagę, że owszem, jest ładnie, jeśli jest prawidłowo śpiewane, jeśli dyrygent i tak dalej, wszyscy są na poziomie, ale trzeba zwrócić uwagę na jedno. Najważniejsze jest, żeby treść była przekazana tak zrozumiale, żeby mogła poruszać serca. Bo jeśli my koncentrujemy się tylko na tej oprawie, na tej stronie muzycznej, to my mijamy celu. Cała taka broszura na ten temat, ja byłem bardzo zdziwiony, z Ameryki coś takiego dostałem. To znaczy ja to dostałem z Polski od jednego brata. I chciałbym każdemu z nas powiedzieć, że Pan patrzy na serce, Pan patrzy, co my śpiewamy. I ja mogę powiedzieć, że od dzieciństwa wychowany jestem na śpiewniku pielgrzyma i bardzo lubię czytać historię powstania najróżniejszych pieśni. Tych pieśni, którzy autorzy, oni już, najczęściej już ich nie ma między nami, ale oni bojowali, oni przeżywali trudne chwile i wtedy oni komponowali treść, a potem i melodię. W Bieszczadach jest taki zespół braci, którzy kompletują te wydarzenia, które podają, jak która pieśń, w jakich okolicznościach ta pieśń została napisana. I chciałbym powiedzieć, że można bardzo wiele odkryć, bardzo wiele się dowiedzieć i to nie są takie jakieś tam pieśni. I dzisiaj to są modne różne style i tak dalej i to się zakradło również i do naszych zborów, ale te pieśni mają wartość nieprzemijającą. Chciałbym powiedzieć dlatego, że pisane są w wielu przypadkach przez mężów Bożych czy przez niewiasty z inspiracji Ducha Świętego. A drugą rzecz chciałbym powiedzieć, że ja w Twoim życiu, tak jak mówię, śpiewaliśmy od dzieciństwa i znam wiele pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. Niestety w naszym zborze się z niego bardzo mało śpiewa, ale kiedy byłem dosyć długi czas na Słowacji, tam na montażu byłem i szukałem społeczności dzieci bożych. Dostałem adres i przyszedłem, to był okres lata 70. i wtedy było, no tam w Czechosłowacji było trudniej niż u nas. Nie było u nas łatwo, a tam dopiero był reżim. I ja pracowałem w dużym zakładzie, prowadziłem montaż i mnie tam ci ludzie widzieli, ci bracia, którzy tam chodzili do zboru, jak między nich przyszedłem, już miałem rekomendację, karteczkę, to mi pokazali śpiewnik pielgrzyma na Słowacji. Pytali się, znasz ten śpiewnik? Znasz. No to nam zaśpiewasz. No i ja otworzyłem jakiś pieśń, już nie pamiętam, zaśpiewałem. No ale teraz my ci wyznaczymy, nie? Bo może się ten człowiek nauczył, jakieś konfident ucho między nas się chce dostać i umie jedną pieśń. I pamiętam, że zaśpiewałem 6 pieśni, które oni mi wyznaczali, ale ja ich nie przekonałem i umiałem wszystkie te pieśni zaśpiewać i dopiero ja potem na koniec, mój bracia, jakbym ja każdy raz miał 6 pieśni śpiewać, to myśmy przyszli na czytanie Słowa Bożego i modlitwę, to trudno, jak mnie nie akceptujecie, co ja zrobię.
Ale potem było tak, że chór z Bratysławy był w Gdańsku, no i tam w Gdańsku jest ta siostra Halina Kudzin, którą chyba też znacie, ona śpiewa i ona jest z Cieszyna i pytali się ci Słowacy, czy takie ogólnie z Cieszyna znają. Ja znam, no to, a co to, no jego możecie przyjąć. I oni mi wtedy dopiero otworzyli drzwi, że mógłbym między nich chodzić i modlić się. Ale miałem takie doświadczenie z tą pieśnią. Dzisiaj mamy sobie rozpatrywać to sfinalizowanie tego dzieła, odkupienia tego, co zapowiadali prorocy, przyjście Mesjasza i jego śmierć na krzyżu Golgoty i obchodzenie tej pamiątki. To jest dzisiaj tematem naszych rozważań. I ja chciałbym jeden werset ze Słowa Bożego na początku przeczytać, a to jest z listu do Koryntus z rozdziału 11, 26 wiersz. Na razie tylko ten werset. Pierwszy list do Koryntów, rozdział 11, wiersz 26. Albowiem, ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Apostoł Paweł daje Koryntianom takie polecenie. Ilekroć byście ten chleb łamali, jedli i z tego kielicha pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażbym przyszedł. I tu jest takie polecenie, które apostoł Paweł przekazuje zborowi w Koryncie. I on mówi, że ilekroć byście, my wiemy, że w pierwszych zborach oni nie tylko raz na miesiąc, oni częściej trwali w łamaniu chleba. My w wielu zborach mamy taki, no, czy porządek, czy zwyczaj prowadzony, że odbywa się łamanie chleba raz na miesiąc. Ja znam zbory, gdzie odbywa się to raz na pół roku. I kiedy ja się tak nad tym zastanawiam, nad tym słowem i nad tym, że to się tak odbywa najczęściej w pierwszą niedzielę w większości zborów, żeby nie stało się to jakąś tradycją, jakimś przyzwyczajeniem. Mam taką poważną obawę, bo można się do tego przyzwyczaić. Aha, dzisiaj jest pierwsza niedziela, to będzie łamanie chleba, będzie chleb i będzie kielich. Moi rodzice, moi dziadowie pochodzili z kręgów protestanckich i tam to było tak bardzo poważnie traktowane i mi dziadkowie o tym opowiadali. I na przykład, kiedy dziadek mój miał duże gospodarstwo rolne w Ligotce Kameralnej, jeszcze prowadził kuźnię, także tam było 18 do 20 osób zajętych na tym dużym gospodarstwie i w kuźni. I tak to było wtedy, że byli tam sami ewangelicy. No tak, to było jeszcze z austriackich czasów i po pierwszej wojnie światowej. I jeśli ktoś szedł do stołu pańskiego, tak się to mówiło, to tam na Śląsku mówili ku spowiedzi, to on musiał wszystkich domowników przeprosić, żeby mógł z czystym sercem iść do stołu pańskiego. To był taki wymóg, no to było, tam był kowale i służba była, parobek był i pasterz i tak dalej. I wszyscy przychodzili do gazdoszka i do gaździnki i przepraszali. Chciałbym powiedzieć, że może ktoś powie, ach, co to nie było takie potrzebne. A to jednak praktykowali i na całym tym gospodarstwie panował taki, ktoś by powiedział, dziwny pokój. Prawdziwy pokój. W Głębcach, w zborze, tam gdzie był wiele lat przełożonym brat Kędzior, to był taki zwyczaj, że zanim zaczęto rozdawać chleb i wino, to brat Kędzior zarządzał zawsze taką ciszę, żeby każdy się mógł zastanowić, w jakim stanie ja przyszedłem na to nabożeństwo, na to spotkanie i czy mnie w jakiś sposób sumienie nie obciąża. I on proponował, jeśli coś masz, to załatw to teraz. Chciałbym powiedzieć, że widziałem, to był taki takie wychowanie było w tym zborze. No jak tam jeden do drugiego chodził, no to zawsze jeden ten trzeci spojrzał na tego. I dlatego potem zaczęto praktykować, żeby to załatwić przed tym, żeby tego nie widzieć. Ale żeby nie przychodzić od tak sobie.
Ja chciałbym powiedzieć jedno, że z jakim sercem my przychodzimy, z jakim nastawieniem. My może nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności przed naszym Panem, co my czynimy, bo tu jest powiedziane, bo jeśli by kto jadł ten chleb i ten pił ten kielich niegodnie, tu jest takie powiedziane bardzo wyraźne stwierdzenie, to sam sobie szkodę, na swoją szkodę to pije. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy się zastanowili, z jakim sercem my przystępujemy. Ja nie mówię tego po to, żeby kogoś odwieść od tego, o ty dzisiaj nie przystępuj, ale chciałbym powiedzieć, że to jest tak bardzo ważny moment. I gdy my popatrzymy na to, co nam tu apostoł Paweł na ten temat pisze, to ja może przeczytam cały ten werset i chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili. I to jest w pierwszym liście do Koryntów, w 11 rozdziale, już czytając tego od 23 wiersza następne. Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie następujące słowa. Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije, albowiem kto je i pije niegodnie, sąd samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Apostoł Paweł ten list napisał do Koryntów i on pisze, albowiem jam wziął od Pana, com wam też podał. Jeśli my popatrzymy na list do Galacjan, pierwszy rozdział, to my czytamy w pierwszym rozdziale takie słowa. Od pierwszy rozdział listu do Galacjan od 15 wiersza. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi, a nim się wrócił do Jeruzalemu do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale wszedł do Arabii i wróciłem się zasie do Damaszku. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem i mieszkałem u niego 15 dni. A inszego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. My wiemy, że apostoł Paweł był faryzeuszem, był wyuczony u nóg Gamaliela i on spotkał się z Jezusem w drodze do Damaszku. I my wiemy z tego, co teraz przeczytałem, że on był przez pewien czas na osobności. 3,5 roku on był przygotowywany do służby w kościele. My wiemy, że apostoł Paweł był przewidziany do tego, żeby nieść Ewangelię między pogan. I on był do tego przysposobiony. On jako faryzeusz, jako ten, który znał zakon, uważał, że zbawienie jest tylko dla wybranego narodu, dla Żydów. I on musiał wiele od Pana się nauczyć po to, żeby mógł przekazywać to, co było potrzebne do zewangelizowania, do niesienia Ewangelii. I my wiemy, że to, czego on się wszystkiego nauczył, to on odrzucał po to, żeby tylko głosić, żeby niczego innego nie umieć, tylko mówić o tym, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie w krzyżu Golgoty. I on do Koryntów powiedział, że w 2 rozdziale, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i tego onego ukrzyżowanego.
W poprzednim rozdziale, w 18 wierszu mówi, albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywają zbawieni, jest mocą Bożą. I apostoł Paweł tym żył i to przekazywał. I chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj zarządził, co napisał w liście do Koryntów, on chciał w taki sposób, można powiedzieć, ujednolicić, chciał obchodzenie tej pamiątki wieczerzy. Gdy my cofniemy się do czasów, gdy Pan Jezus chodził po ziemi, to my wiemy, że spożywanie baranka paschalnego było największym wydarzeniem dla narodu izraelskiego i było obowiązkiem obchodzenia tego raz w roku. I to było wszystko bardzo dokładnie powiedziane, jak to spożywanie baranka paschalnego miało być przeprowadzane. I to Pesach to znaczyło przejście. I to było na pamiątkę tego, jak naród izraelski został wyprowadzony z domu niewoli z Egiptu. I my wiemy, że tam Mojżesz wyraźnie powiedział, że należało zabić baranka jednorocznego bez skazy, upiec go z gorzkimi ziołami, a tą krwią, którą się wylewała w czasie zabijania tego baranka, należało pokropić drzwi wejściowe do tego domu, w którym dana rodzina mieszkała. I tam było tak bardzo wyraźnie powiedziane, że przejdzie anioł śmierci i będzie wytracał wszystko pierworodne, co było w Egipcie. Ale ci, którzy byli za drzwiami, które były pokropione tą krwią, oni zostali zachowani. I było powiedziane, że nikt nie śmi wychodzić w tym czasie poza drzwi, które poza to miejsce, w którym byli. To miejsce było oczyszczone krwią baranka. I to nam, tak to było takim cieniem tego, co my przeżywali, co my przeżywamy, co mamy darowane w krwi Jezusa Chrystusa. To zostało raz zrobione, a naród izraelski miał to powtarzać i mieli to święto Paschy obchodzić corocznie. To było największe święto dla narodu izraelskiego. I chciałbym powiedzieć, że to było takie również i dla tych Rzymian, dla tego okupanta, to był taki też szczególny okres. Kiedy Żydzi obchodzili w Jerozolimie święto Paschy, to wtedy budziły się te wszystkie nacjonalistyczne odczucia i to pragnienie wolności, jakim Żydzi żyli, bo oni byli w niewoli, oni byli pod okupacją rzymską. I dlatego też, kiedy była mowa o aresztowaniu Pana Jezusa, to mówili nie w święto, bo wtedy na to święto Paschy się bardzo wiele ludzi schodziło do Jerozolimy. I każdy Żyd, który Izraelita przynajmniej raz w roku chciał, raz w życiu być w Jerozolimie, obchodzi to święto Paschy. A każdy Izraelita, który mieszkał w Jerozolimie, czy w obrębie 20, w promieniu 20 kilometrów od tego miasta, był zobowiązany corocznie obchodzić to święto. I z historii możemy tylko jeszcze do tego dodać, kto czasami można zauważyć w zborach plan świątyni w czasach Pana Jezusa, jak ona była rozbudowana przez Heroda Wielkiego, a tam była taka twierdza Antonia. Ona jest tak w narożniku tego dużego ogrodzenia. I tam był zawsze garnizon wojska i ten garnizon wojska był wzmocniony w okresie tego święta Paschy, dlatego że bali się jakichś rozruchów. I kapłani mówili, że aresztować Jezusa chcą, ale nie w święto, aby nie było jakich rozruchów, tak? A my wiemy, że ta wieczerza paschalna i ukrzyżowanie Pana Jezusa się zdarzyło akurat w tym czasie, jak ofiarowywano tego baranka tam w tej świątyni w Jerozolimie. I jeszcze chciałbym tylko krótko powiedzieć, jak obchodzono wieczerzę tą
paschalną za czasów Pana Jezusa wśród Izraelitów. Więc oni pierwsze śpiewali psalmy, oni od 113 do 118 psalmu śpiewali w czasie tej wieczerzy paschalnej. I najpierw śpiewano pieśń i czytano psalm, była modlitwa, wypijano pierwszy kielich wina, każdy miał swój kubek, który przynosił ze sobą, śpiewano po tej modlitwie, po wypiciu tego wina, spożywano taki sos owocowy zaprawiony gorzkimi ziołami. Według opisu to mogło mieć taki smak trochę jak wino wermut, bo było to słodkie, czymś gorzkim zaprawiane. I w tym się maczało chleb i taki był posiłek. I my wiemy, że kiedy Judasz nie brał udziału już w spożywaniu baranka, ale my czytamy, że Pan Jezus umoczył kawałek chleba, dał Judaszowi i powiedział, co masz czynić, czyń rychło. To było w czwartek przed tym dniem, kiedy się spożywano, tę wieczerzę paschalną. Po odśpiewaniu następnej pieśni i przeczytaniu odcinka z Księgi Wyjścia, z drugiej Księgi Mojżeszowej, historii wyjścia narodu z ziemi egipskiej, wtedy znowu się była modlitwa i potem spożywano baranka. I minimum tych, którzy spożywali baranka, to musiało być 10 osób i on musiał być całkowicie spożyty, żeby nie została żadna resztka. I poza tym żadnych kości nie wolno było łamać. To już Mojżesz przekazał, a my wiemy, że po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, kiedy połamano golenie jednemu złoczyńcy i drugiemu, bo oni żyli, ich dobili, to podeszli do Jezusa, ale on już nie żył i nie łamali mu goleni, bo on był tym doskonałym barankiem, który został ofiarowany. I kiedy spożyto baranka, to wtedy wypijano następny kielich, śpiewano pieśń, przeczytano tam 118 psalm i na tym się kończyła ta wieczerza paschalna i to musiało być zawsze zakończone przed północą sabatu. Taki był przepis, nie? I my wiemy, że Pan Jezus prawdopodobnie 3 razy z uczniami tą wieczerzę paschalną odprawiał, bo odprawiali to co roku, ale tą ostatnią wieczerzę, którą odprawiali to w czwartek, to my czytamy, a gdy było po wieczerzy, Pan Jezus wziął kielich i puścił w obieg. To znaczy, i on przeczytał, powiedział te słowa, które tutaj mamy zapisane, a gdy było po wieczerzy. I on dał ten kielich uczniom i jeden drugiemu podawał. A więc widzimy taką różnicę, że każdy, według tego zwyczaju żydowskiego, każdy miał swój kubek, to niekoniecznie miał kształt takiego kielicha, ale każdy miał swój kubek, z którym przychodził. I jest nawet tak napisane, że ci, którzy byli biedni i nie mieli tyle wina, żeby te cztery kubki wypić, to pierwszy i czwarty musiał być winem, a drugi i trzeci mógł być rozcieńczony z wodą. Żydzi mieli to wszystko bardzo dokładnie ustalone. A my wiemy, że Pan Jezus, gdy było po wieczerzy, to On wziął kielich i swój dał. Bo nie było takiego zwyczaju normalnie, żeby tak jeden drugiemu kieliszek podawał. Każdy miał swój, jak się schodzili. A po wieczerzy Pan Jezus dał swój kielich, który dał uczniom, a gdy było już po wieczerzy, po zakończeniu tego. To tak może dla wyjaśnienia, jak to wyglądało za czasów Pana Jezusa. I my wiemy, kiedy Pan Jezus został pojmany przez tą zgraję w ogrodzie Getsemane, gdzie się modlił, to my wiemy teraz, że on został przyprowadzony w nocy przez Sanhedryn i oni go przesłuchiwali. I to się odbywało z czwartku na piątek.
A piątek był tym przeddzień tego sabatu, a ten sabat był wielki. I my wiemy, że Żydzi, a szczególnie ci nauczeni w piśmie, faryzeusze, oni byli tak święci w swoim mniemaniu, że oni oskarżając Jezusa nawet nie weszli na ratusz, żeby się nie zanieczyścić w ten przeddzień tego wielkiego sabatu. Oni stali na zewnątrz, a Piłat do nich wychodził. I teraz, kiedy Piłat przesłuchiwał Jezusa, ja tej całej historii nie czytam, bo to by nam zajęło dużo czasu, a ja wierzę, że wy to znacie. Chciałbym powiedzieć, że była rozmowa między Piłatem, oskarżycielem. My wiemy, że Piłat nawet odesłał Jezusa do Heroda. Herod się ucieszył, jak go zobaczył, bo myślał, że jakiś cud zobaczy, ale potem czytamy, że on nim wzgardził i przyszedł z powrotem do Piłata. I teraz my czytamy o tym, że kiedy Piłat na usilne żądanie Żydów wydał im go na śmierć, to on wydał również i dwóch złoczyńców na śmierć. I można by patrzeć z punktu widzenia prawa rzymskiego, ta egzekucja była nieprawna, bo każdy, kto został skazany na śmierć, miał jeszcze 24 godziny czas na odwołanie się od tego wyroku. A Piłat go wydał na śmierć i Pan Jezus szedł na krzyż Golgoty, szedł na górę Golgoty i niósł ze sobą krzyż. I to był piątek. I gdybyśmy popatrzyli na te godziny, kiedy się to odbywało, to w tym czasie ci wszyscy, którzy byli w Jerozolimie i którzy mieli spożywać tego baranka paschalnego, oni musieli przyjść do świątyni i tam ten baranek musiał zostać zabity, ta krew musiała zostać tam przelana. I było również wyraźnie powiedziane, że ten baranek zawsze musiał być spożyty przez co najmniej 10 osób i tego baranka niósł na ramionach ten najstarszy, który tą wieczerzę paschalną w rodzinie prowadził. On go musiał nieść, a jeśli już był bardzo stary, to wyjątkowo go mógł prowadzić. I teraz oni przyszli w wielkiej ilości do i na dziedzińcu i kapłani zabijali te poszczególne owieczki i wszyscy byli zgromadzeni na dziedzińcu świątynnym. Jaka była ich ilość, trudno powiedzieć w tej chwili, jak było w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa, ale jeden następca Piłata to był Cestiusz, był namiestnikiem po Piłacie i on chciał wskazać Neronowi, że naród izraelski jest bardzo wzburzony, kiedy ofiarowują tego baranka i dlatego żądał posiłków wojskowych, a żeby pokazać, ile ludzi przychodzi na to, on kazał liczyć kapłanom, ile baranków było zabijane w świątyni. Nie wiem, czy, bo ja to się interesowałem tym, maksymalna ilość, którą zanotowali, to było 256 tysięcy owiec. 256 tysięcy, tak? A do tego dodajmy jedno zero, bo 10 osób było co najmniej do spożywania tego baranka, czyli możemy sobie wyobrazić, że tam było ponad 2,5 miliona ludzi. Jeśli nawet tylko było 2 miliony ludzi, tam jeszcze był taki porządek, takie zarządzenie wśród Żydów, że ci, którzy przychodzili z dalsza, oni musieli mieć pomieszczenie do spożycia tego baranka paschalnego bezpłatnie. Nie wolno było pobierać zapłaty i te sale, gdzie się spożywało baranki, to musiały być odpowiednio duże, według wyliczeń około 24-5 metrów kwadratowych, bo to odbywało się w pozycji półleżącej wokół stołu. Nie
na siedząco, ale współleżąco. My mamy przed oczyma tą Wieczerzę Pańską, którą namalował Leonardo da Vinci, ale on to podaje, że siedzieli, ale w tym czasie spożywano baranka paschalnego w pozycji półleżącej. Na jednym ramieniu byli łokciu oparci i nogi były do tyłu, wszyscy byli dookoła. Tylko niewolnicy, którzy byli w tych domach, spożywali na stojąco. Naród izraelski, kiedy był wyprowadzony z ziemi egipskiej, to też spożywał baranka na stojąco. Biodra opasane, w jednej ręce laska, to spożywali, bo oni wychodzili. Ale na dowód tego, że już nie są niewolnikami, potem już spożywali go w pozycji półleżącej. To było wszystko tak bardzo dokładnie ustalone. I teraz akurat w tym czasie, gdybyśmy te opisy sobie tak dokładnie sprawdzili, akurat w tym czasie, kiedy zabijano tego baranka paschalnego, to Pan Jezus już wisiał na krzyżu i te słowa, które wypowiedział i tak dalej, to wszystko odbywało się w tym czasie. I kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, kiedy ta na krzyżu powiedział, wykonało się, to ta zasłona świątyni się rozerwała. I to był czas, gdzie pełna świątynia i pełny przysionek był ludzi. Że to wszyscy widzieli. To nie było tak, że tam byli tylko ci, co palili, pilnowali, żeby w lichtarzu był olej, żeby się paliło, ale tam było mnóstwo ludzi zgromadzonych i oni to widzieli i widzieli, co się stało. I wtedy rozerwała się ta zasłona od góry do dołu. Według kronikarzy ta zasłona była tkaniną taką wielowarstwową i miała grubość jednej dłoni, prawie 12 centymetrów. I to rozerwać, to nie była taka zasłona, tak jak u nas się stosuje kotary, ale to było coś takiego grubego, a to się rozerwało od góry do dołu. I w tym czasie, jak Pan Jezus powiedział, wykonało się, to wtedy wszyscy przez tą otwartą zasłonę mogli zobaczyć to miejsce najświętsze, gdzie miał przystęp ten najwyższy kapłan raz w roku. I my wiemy, że zanim ten najwyższy kapłan raz w roku tam wszedł, to on musiał składać ofiarę, on się musiał odpowiednio przygotowywać już tydzień wcześniej, od wielu spraw się wstrzymywać, musiał mieć uprane szaty, musiał być złożona krwawa ofiara, a on tam wchodził, a zawsze jeszcze było tak, czy on jest doskonale oczyszczony? Co by było, jakby nie był doskonale oczyszczony? On przychodził przed tą skrzynię przymierza, on by padł martwy. Ja szukałem, no jakby tak padł martwy, kto tam wejdzie po niego. Okazuje się, on miał płaszczu, miał przyszyte dzwoneczki i między dzwoneczkami były jabłka granatowe, a za prawą nogę w kostce była uwiązana lina. I on wchodził do tego miejsca najświętszego, a ta lina się ciągnęła za nim. Taki to znaczyło mieć przystęp do Boga Najwyższego raz w roku po złożeniu tylu ofiar. A teraz z tą chwilą, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się i to dzieło odkupienia zostało dokonane, ta zasłona się przerwała i otrzymaliśmy wolny przystęp do tronu Ojca. Najlepiej opisaną mamy tą historię w 53 rozdziale Księgi Izajasza, proroka. I chciałbym powiedzieć, że prorok Izajasz, który prawie blisko 8 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa, mówi nam najwięcej o cechach Mesjasza, o tym, jak on wygląda, co on głosi, jakie jest jego zadanie. On to przekazywał w tym 53 rozdziale prawie 8 wieków, zanim to dzieło zostało dokonane. I my czytamy, znamy też tą historię, kiedy Jan Chrzciciel, który torował drogę naszemu Zbawicielowi Jezusowi, kiedy on już spełnił swoje dzieło,
On został aresztowany i on był w więzieniu. My wiemy, że kiedy Pan Jezus przychodzi do Jordanu, żeby ochrzcić, dać się ochrzcić, to mówi Jan Chrzciciel, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A kiedy on był w więzieniu, przechodził różne wątpliwości, to on posłał swoich uczniów do Jezusa i pytał się, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego oczekiwać mamy. Każdy człowiek przeżywa różne okresy w swoim życiu, nieraz takie kryzysy. I on był w więzieniu i wiadomo było, że ten Herod jednym palcem zaferował wyrok śmierci, stracić go i on stracił życie. My wiemy, że został ścięty na życzenie tej córki, tej Herodiady, nie? I on miał wątpliwości, ale co było najważniejsze, on się zwrócił z tymi wątpliwościami do kogo? Do Jezusa. I kiedy Pan Jezus to zapytanie usłyszał tych uczniów Janowych, to nie mówił tak, ja jestem Mesjasz, ale on powiedział to, co jest tu napisane o cechach Mesjasza. Chromi chodzą, ślepi widzą, głusi słyszą, a pojmanym głoszone jest wyzwolenie. I to wystarczyło Janowi. I ten właśnie prorok Izajasz mówi najwięcej nam o tym dziele odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty i pozwala nam zrozumieć to, co Pan Jezus nauczał swoich uczniów. I my wiemy, że Pan Jezus raz i drugi, trzeci raz zapowiadał swoją śmierć na krzyżu Golgoty, a uczniowie tego nie rozumieli. My wiemy, że Piotr, Jan i Jakub byli na górze przemienienia i tam był Mojżesz i tam był Eliasz, tam był ten głos, ten jest syn mój miły, którego słuchajcie, a my czytamy, że Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem o Jego śmierci, a uczniowie tego nie rozumieli. My wiemy, że ci uczniowie, którzy szli do Emaus, to oni mówili, a myśmy myśleli. Oni zupełnie czegoś innego oczekiwali. A w tym 53 rozdziale Księgi Izajasza proroka mamy tak bardzo wyraźnie napisane o Jezusie i Jego śmierci. Ja może przeczytam tylko cztery wiersze. 53 rozdział Księgi Izajasza proroka, trzeci wiersz. Najzgardeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówiąc, konieśmy go za nic mieli. Zaiste on niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. Myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony, lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaść pokoju naszego jest na nim, a silnością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Chciałbym powiedzieć, że tu jest powiedziane o tym, jaką ofiarę Pan Jezus dla nas poniósł. Wszyscy, którzy to widzieli, mogli tak oceniać, jak to tu jest napisane. A tu jest napisane, myśmy wszyscy jako owce zbłądzili, a Pan włoży nań nieprawość wszystkich nas. W oryginale hebrajskim w tym miejscu nieprawość jest napisane, użyte słowo avon. Ono jest użyte w Starym Testamencie dwukrotnie. Tutaj i jest użyte również w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Kain zabił Abla, to Bóg pyta się, gdzie jest twój brat Abel? I w tej rozmowie Kain mówi do Pana, większa jest nieprawość, aniżeli mogłaby mi być odpuszczona. W języku hebrajskim według konkordancji jest 6 albo 7 wyrazów na nieprawość, grzech i tak dalej, ale to słowo avon mówi nam o tym, jak wyznał ten Kain, większa jest nieprawość, niż by mi miała być odpuszczona, a za tą nieprawość umarł Pan Jezus. Nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę, ale On umarł za mnie i On umarł za nas. My czytamy w liście do Hebrajczyków, że nie ma przebaczenia bez przelania krwi.
I gdy czytamy list do Hebrajczyków, to wiemy, ile razy i te ofiary musiały być złożone, one musiały być ciągle powtarzane. A ta doskonała ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa została dokonana raz na zawsze. I to się stało naszym udziałem. Przypomina mi się taka historia, jak już mówię, byłem na Słowacji i tam to był okres lata, początek lat 70. Nie wiem, tak jakoś tam dawnego Związku Radzieckiego z Ukrainy przychodzili różni ludzie wierzący, oni się kontaktowali z tymi nieformalnymi grupami, opowiadali różne świadectwa i tam był taki, kiedyś taki lekarz opowiadał też swoje świadectwo, jak on dożył zbawienia. Ja tak od razu liczyłem, bo to były początek lat 70. On mógł mieć 40 lat, a więc człowiek, który wyrósł zupełnie w ustroju komunistycznym i on o Bogu nic nie wiedział, on nigdy Biblii w ręku nie miał. I on opowiadał swoje świadectwo, jak dożył zbawienia. Coś takiego niecodziennego było dla mnie i akurat mi się to przypomniało, jak tu miałem jechać. On jako lekarz pracował w szpitalu i tam w czasie dyżuru na sali, na swoim oddziale, tam miał różnych chorych i był jeden taki człowiek, który już był w takim stanie agonalnym, już było wiadomo, że to jest kwestia godzin. I przyszła zmiana służby, on poszedł do domu, inny lekarz był, bo on nie miał nocnej zmiany. I ten lekarz miał w nocy taki bardzo wyraźny sen. Zaznaczam, że on nigdy w żadnej społeczności nie był, Biblii w ręce nigdy nie miał. I on widział w tym widzeniu takim w czasie snu, widział wagę i na tej wadze były z jednej strony grzechy tego umierającego człowieka, a na drugiej szali tej wagi była chustka pełna od łez pokuty, a ta szala z tymi grzechami się tak przeważała i szła w dół, te grzechy, a ta druga szala szła do góry. I on to widział w nocy jako coś, że to dotyczyło tego człowieka. I widział w pewnym momencie, że gołębica przynosi jedną krople krwi Jezusa Chrystusa i pozycja tych dwóch szalek się zmieniła. To było dla niego tak wyraźne, że ten człowiek wyskoczył na równe nogi, co ubrał się i poszedł do szpitala. To było już po północy, lekarz mógł wejść do szpitala o każdej porze i kiedy przyszedł na salę, to ten człowiek już nie żył, ale w nocy to się nie wywozi tych zmarłych, był przykryty prześcieradłem. Nie? I kiedy on odsunął to prześcieradło, miał tak zaciśnięte te pięści i on tak bierze rękę, otwiera chustka, mokra zupełnie, mokra od łez, wąchał, że to były łzy. On składał świadectwo, mówił, że to do niego tak przemówiło, co to znaczy ofiara krwi i wartość jednej kropli krwi Jezusa Chrystusa, że on zaczął szukać tam na Ukrainie, mówili tych sztundystów i on dożył zbawienia. Pan przemawia różnymi sposobami, ten człowiek nawrócił się bez czytania Biblii, on po tym znalazł, on to świadczył o tym. Ale dla mnie to tak bardzo przemówiło jedna kropla krwi Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty, oczyszcza nas z grzechu, a chciałbym powiedzieć, ta sama krew nas zachowuje przed tym światem. Tak jak w Starym Testamencie przed wyjściem te odrzwia były pokropione krwią i nikt nie wychodził poza to przykrycie krwi Jezusa Chrystusa. Nikt nie wychodził poza to, żeby nie stracić życia. Tak samo i my jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa jako dzieci Boże. I apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze w liście do Efezjan, nie dawajcie miejsca diabłu. My jesteśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa, ale jeśli sobie to ktoś lekceważy, to może się narazić, że wyjdzie poza ten obrym, poza to, co ogranicza nas, poza tą granicę, jaką jest krew Jezusa Chrystusa, która nas
ochrania. A wtedy będzie źle. Chciałbym powiedzieć, że wtedy będzie źle. I dlatego my musimy trzymać się tego i doceniać tą ofiarę. I taka chwila jak dzisiaj, kiedy rozważamy dokonane dzieło odkupienia na krzyżu Golgoty, to my musimy też wiedzieć, że ta krew nas oczyszcza i ochrania. Tu jest jeszcze coś napisane więcej. Ja jeszcze na moment chciałbym na to zwrócić uwagę. Tu jest napisane: sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę, że sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni? Kiedy byłem chłopcem, miałem przed wojną 13 lat, w 1939 roku, moja mama tak bardzo ciężko zachorowała. Kamienie żółciowe, no dzisiaj się mówi, że to nie jest wielka operacja, ale wtedy to nie było takie. No było dwóch lekarzy, doktor Kubisz Cieszyna, dyrektor szpitala, to był przyjaciel rodziców, on tylko nóż chirurg operować. A drugi mówi, ale serce słabe, tak słabe, że nie można tej operacji pod narkozą przeprowadzić. Mama moja miała wtedy 38 lat. Ale wierząca była i moja mama, i moi rodzice, ale była w takim stanie, no lekarze no, nic nie pomogło. Brat Wojnar Paweł, który mieszkał w Żukowie, on był takim bratem usługującym, poprosiliśmy go, żeby przyszedł do nas. I pamiętam, że wszedłem do niego do domu, mówię, że mamusia chora, żeby przyszedł się modlić, bo on się modlił za chorym, no oczywiście się rozpłakały mnie, on przyszedł. Mama w takim beznadziejnym stanie, no wszyscyśmy byli koło tego łóżka, a on tylko to miejsce przeczytał i przeczytał: sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Moja mama była wierząca i on znał moich rodziców. I kiedy on to przeczytał, pyta się mojej mamy: siostro, możesz ty mu uwierzyć? Mama takim słabym głosem powiedziała: tak. I on się pomodlił, podziękował za to, co tu jest napisane i poszedł. No, w domu, no mama dalej była słaba, nie wstała, nic się w tym momencie nie stało, nie? I moja mama jakoś tak, no naraz zażyczyła sobie, żeby się napiła maślanki, to co się przy produkcji mleka ze śmietany otrzymuje. No ojciec, no w takim stanie to się już nic nie odmawia tym ludziom i służąca przyniosła to i mama to wypiła, tą maślankę, nie? No i tak cichutko leżała, no my, cała rodzina, no czekamy, no co będzie dalej, nie? Po pół godziny moja mama miała takie straszne torsje, że było trzeba do tego miednicy. No i potem zasnęła, a myśmy tylko tak, czy żyje, nie? Chciałbym powiedzieć, że moja mama umarła mając 83 lata, nie była operowana na woreczek, na kamienie żółciowe i straciliśmy połowę rodziny. Ojciec i brat zginęli w obozach, to były takie tragedie nasze rodzinne, ale ona nigdy więcej nie chorowała. To było, ona uwierzyła temu słowu, sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. A więc my mamy odpuszczenie grzechów, oczyszczenie z grzechów. My jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Zbawiciela, a teraz my mamy i uzdrowienie dla naszego ciała. Chciałbym powiedzieć, ja nie mówię to po to, żeby ktoś nie szedł do lekarza, jak ma potrzebę, ale że Pan jest naszym lekarzem nad lekarzy. Ja to mówię takie osobiste świadectwo. Jakiś czas później, to już było po wojnie, pamiętam jak moja babcia, u nas się mówiona babcia starka, była chora, miała raka, a ja wróciłem z wojska, z Anglii, no i przywiozłem ze sobą, no muszę powiedzieć szczerze, morfinę. No w wojsku to tam do różnych rzeczy mieliśmy dostęp i ta morfina to były takie tabletki. W wojsku, jak już ktoś już był taki bardzo ranny, no to taka jedna tabletka, były czarne i czerwone, to żeby uśmierzyć ból. Ja tych tabletek trochę nabyłem. Ćwierć takiej tabletki na ból zęba wspaniale działało. Ja to przywiozłem do domu.
kiedy moja babcia tak już bardzo cierpiała z tytułu tego raka, to ja najpierw pół tabletki i tak dalej, ale ten zapas się kończył. No a kupić nie można było morfiny, bo to nie było takie proste. To było w okresie w latach 47-8. I pamiętam, że moja babcia sobie zażyczyła, żeby przeprowadzić w domu, bo ona już nie była w stanie iść do zboru, łamanie chleba w domu. I pamiętam, że moja mama była, najbliższa rodzina, był brat Brojec, jeszcze dwóch braci usługujących było. I zeszliśmy się, był chleb, było wino i mieliśmy się modlić i ci bracia starsi mieli usłużyć do łamania chleba zgodnie z życzeniem mojej babci, która już nie mogła być na nabożeństwie. I wtedy niespodziewanie przyszedł do nas jeden brat, zaolcia, on się nazywał Bruzda, taki cichy brat, on tak wiele może nie usługiwał, kazań nie wygłaszał, ale on miał to do siebie, że jak go Pan gdzieś skierował, to on szedł, żeby się tam modlić. No i ja otwieram drzwi, byłem zdziwiony, on przychodzi, bo on tak nas raczej nie odwiedzał, nie? I przyszedł, no tu wszystko gotowe do łamania chleba i on się pyta, wyście się zeszli tu modlić o uzdrowienie waszej mamy? No w tym stanie już tak zaawansowanym raku. No ja mówię, no myśmy się zeszli zgodnie z życzeniem, moja babcia chciała łamać chleb. On więcej nic nie powiedział. I to łamanie chleba myśmy przeprowadzili, to znaczy bracia usłużyli. Chciałbym powiedzieć, że babcia jeszcze żyła długo, dość po tym, a już ani pół tabletki tej morfiny nie wzięła. I te bóle ustąpiły. Ona umarła na serce w końcu, ale chciałbym powiedzieć to jako przykład. To była taka moja niewiara. Uzdrowienie być z tego, to było już coś takiego, czego no też jako różnie było, więc no nie wierzyłem temu. A ten brat parę lat później, ja skontaktowałem się z tym bratem i pytam się, bracie, czemuś ty wtedy akurat do nas przyszedł? On mówi, bo mnie Pan wyraźnie posłał, żeby się modlić o uzdrowienie. Ale on nie był takim bratem, ja tu przyszedłem po to. On tak cicho, ale on się modlił i wiem, że to, co było wtedy takim największym problemem, bo babcia miała umysł trzeźwy do końca, jeszcze to trwało blisko rok, miała trzeźwy umysł, modliła się, ale wszystkie boleści ustąpiły. I tu jest powiedziane sinnością, bo i boleści nasze on wszystkie wziął na siebie. I gdy my tak rozważamy ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, poniesioną na krzyżu Golgoty, przy takiej okazji, jak jest łamanie chleba, my sobie to możemy uprzytomnić. I my możemy też modlić się, jeśli ktoś jest chory, ma jakiś problem, my to wszystko możemy przynieść do stóp naszego Pana. A jeśli mamy coś, jakieś jeszcze nas obciąża, to chciałbym powiedzieć, że my możemy z tym przyjść pod krzyż Golgoty. My żyjemy w takim czasie teraz, że bardzo wiele, że nauk jest taki głoszony, raz zbawiony, wiecznie zbawiony. Ta nauka się nazywa Eterna Security. To na wyrwanym z kontekstu słowa się mówi, jak raz dożył zbawienia, to już jest wszystko w porządku, jakie by nie było to życie. Chciałbym powiedzieć, że my musimy, jeśli się zanieczyścimy, to nawet na co dzień przyjść pod krzyż Golgoty, powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem, a tylko dzięki Twojej świętej ofiarze ja mogę mieć tą pewność, że Ty mi to przebaczasz. I czy my tak robimy? Czy my tylko raz podniósł rękę i pokutował, czy powtórzył jakąś modlitwę i uważa, że już jest wszystko raz na zawsze załatwione. Chciałbym powiedzieć, jeśli czytamy Słowo Boże, to Słowo Boże nas przekonuje i wskazuje nam na kosztowność tej ofiary, na coś, co jest niepowtarzalne. I tak jak kiedyś w narodzie izraelskim oni co roku obchodzili to święto Paschy, to Pan Jezus
to święto, to ostatnią wieczerzę. Dlatego się mówi ostatnia wieczerza, bo ta ostatnia wieczerza była z udziałem Pana Jezusa. I to był po raz ostatni ten baranek paschalny był spożywany. My wiemy, że ci, którzy nie dożyli zbawienia, czy nie uznali Mesjasza, oni dalej to święto Paschy prowadzą. Ale my mamy w Słowie Bożym wyraźnie napisane, że to dzieło zostało dokonane. Ja jeszcze może, zanim jeszcze przeczytam następne miejsca Słowa Bożego, chciałbym jeszcze jeden przykład przytoczyć. Nie wiem, czy to mówiłem w Chełmie. Jeden brat, z którym jeździłem po Polsce, tłumaczyłem go, nazywa się Charles Reichenbach. On bardzo dużo miał do czynienia z państwem Izrael, jako już taki już na wysokim stanowisku też. I on zawsze jest szczerze wierzącym dzieckiem Bożym. I kiedy on przylatuje do Jerozolimy, to zawsze idzie popatrzeć na ścianę płaczu. I zawsze sobie tam stanie i tam się przygląda. Chciałbym powiedzieć, że ściana płaczu to jest jedyny kawałek z tego miejsca, który został zachowany po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, bo czy ta świątynia była tam parę metrów w lewo, w prawo, no ciągle są te dyskusje, ale ten mur stoi i tam jest taka sytuacja, że z jednej strony są mężczyźni, z drugiej strony są kobiety i przychodzą do tej ściany płaczu i modlą się. I on zawsze też, jak jest w Jerozolimie, to idzie tam popatrzeć. I tam można zauważyć najróżniejszych ludzi. Tam przychodzą Żydzi starozakonni, jeszcze z tymi pejsami w tych jarmułkach, w tych kapeluszach. Przychodzą inni Żydzi, którzy wiedzą, że są Żydami, ale wnet w nic nie wierzą, są tacy. I jest bardzo dużo turystów. I kiedy on się tam znalazł, on akurat tydzień później był u nas w Polsce, w Cieszynie i nam to opowiadał, to przeżycie, to podszedł do niego taki stary, siwy Żyd z długą, siwą brodą i mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. Dlatego, że Żydzi, jeśli się modlą, tak samo jak ja i spożywają baranka paschalnego, musi być ta liczba 10 zachowana, minimum. Może być więcej, ale minimum 10. Jakby było 9, ta modlitwa jest nieważna. Takie mają swoje różne ustalenia. I kiedy ten Żyd mówi do tego brata, chodź, potrzebujemy dziesiątego, on ani brody nie ma tak specjalnie na takich semickich rysów, nie ma, ale no ten go zażądał od niego. A on mówi, nie mogę. Dlaczego? Jestem chrześcijaninem. I wtedy ten Żyd mu zadał takie pytanie, kto ukrzyżował Chrystusa? I ten brat stanął tak naprzeciwko niego, tu mnóstwo ludzi i on zadrżał tak. Jaką ma dać odpowiedź. Jeśli powie Rzymianie, to fakt, oni przeprowadzili tą egzekucję i to będzie taka wykrętna odpowiedź. Jeśli powie Żydzi, to tu może powstać jakiś taki wnet rozruch, bo tu się Żydów oskarża, to jest u nich, na ich terenie. I on tak westchnął, Panie, wskaż mi właściwą odpowiedź. A ten Żyd mówi, no, kto? On wtedy mówi z takim drżącym głosem, ja moimi grzechami ukrzyżowałem Chrystusa. Reakcja tego Żyda była nieoczekiwana. On zaczął płakać, to mu łzy, on tego nie potrafił, tych łez otrzeć. Odwrócił się i odszedł. Żydzi rzadko płaczą. Ja znam wielu Żydów przed wojną, bo ich było dużo w Cieszynie, nie widziałem płaczącego Żyda. Ten Żyd się rozpłakał, na to świadectwo odszedł. Dla mnie to tak bardzo przemówiło, to świadectwo tego brata. Czy sobie zdajmy z tego sprawę, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty za całą ludzkość, za całych wszystkich ludzi. My bardzo często to powtarzamy, ale czy też zastanawiamy się nad tym, że On poszedł za mnie osobiście? Nie wiem, czy się zastanawiamy nad tym, ale chciałbym powiedzieć, przy takiej okazji warto się zastanowić, że On poszedł również i za mnie, po to, żeby dla mnie wywalczyć zbawienie darmo z łaski. Chciałbym powiedzieć, że
Pan Jezus zmarł za pełnię zbawienia i zdobył dla nas o wiele więcej, niż to miało miejsce w Starym Testamencie. Już może tego dużo, ale chciałbym powiedzieć jedno, że Pan Jezus zmarł za nasze grzechy. I do tego bym tylko przeczytał tak dla uzupełnienia z listu do Hebrajczyków, co jest napisane w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków. 9 rozdział, my czytamy w 22 wierszu. Niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów. Tak było w Starym Testamencie, a czytamy w 12 wierszu. Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy Jezus, znalazłszy wieczne odkupienie. A więc raz wszedł Jezus, raz złożył tą ofiarę, on dlatego, że on był bez grzechu, on nie musiał składać tych wszystkich ofiar, które były składane nawet za najwyższego kapłana, ale on sam swoją własną krwią utorował nam drogę do zbawienia. I w tym 14 wierszu jest jakoś daleko więcej krew Chrystusową, którą przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. A więc nie tylko oczyści, ale umożliwi, żebyśmy służyli Bogu. I można by jeszcze wiele mówić o tym, że Jezus zmarł za pełnię zbawienia. I w Jezusie, w liście Piotr pisze, że zostało dokonane wszystko to, czego nam do życia i do pobożności potrzeba. I może teraz przeczytam z listu do Koryntów, 1 rozdział, 16 wiersz. Tu jest napisane tak. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy i zalinie społecznością krwi Chrystusowej. Chleb, który łamiemy i zalinie społecznością ciała Chrystusowego. Tutaj na społeczność użyty jest grecki wyraz koinonia. I gdy my czytamy 5 rozdział Dziejów Apostolskich, to wszyscy, myślę, znamy to miejsce, to wydarzenie, kiedy Ananiasz i Safira przyszli i oni okłamali Ducha Świętego. My wiemy, że oni nic nie ukradli. Oni tylko się umówili, że będą mówić, daliśmy wszystko, a coś zostawili sobie dla siebie. I my tu czytamy, że kiedy i on padł martwy i potem żona Safira jego, to czytamy w tym 5 rozdziale, czytamy tak. I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. A więc ten sąd Boży, który się odbył, oni okłamali Ducha Świętego, to my czytamy, przyszedł strach wielki. A dalej czytamy o tych cudach, które się działy przez ręce apostołów, a w 13 wierszu jest napisane, a z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć, ale lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało mnóstwo wierzących Panu mężów i niewiast. Tu mamy takie dwa wersety, które tak pobieżnie czytając mogłyby wyglądać, że mówią o jakiejś sprzeczności. A więc tu jest napisane, że byle kto nie mógł się do nich przyłączyć. A więc mógł się przyłączyć tylko ten, który dożył odkupienia, przebaczenia win. Tu jest napisane, że byle kto, nikt się nie mógł się przyłączyć. A dalej jest napisane, a na co dzień przybywało, a więc przybywało tych, którzy
dożyli zbawienia. A więc kto był niezbawiony, to on się tam jakoś tam nie wkradł. I to była społeczność, ten zbór wywołanych, tu jest użyte to słowo eklezja, zbór wywołanych, tych oczyszczonych krwią Jezusa Chrystusa. I tu jest właśnie tak bardzo wyraźnie zwrócona uwaga na to, że tylko ci, którzy są oczyszczeni krwią Jezusa, którzy to przyjęli przez wiarę, mają przystęp do tego tronu łaski, a też mogą uczestniczyć w tej pamiątce wieczerzy. To jest tak bardzo ważne. Kiedy czytamy 16 rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest napisane, kiedy postanowiono po tym pierwszym takim spotkaniu, kiedy apostoł Paweł w sprawie obrzezania przyszedł do Jerozolimy i on dyskutowali, bo zaczął się spór na tym tle, że Żydzi, ci, którzy uwierzyli, a byli, jak tu jest napisane, z obrzezania wierzący, żądali, żeby ci, którzy byli z pogan, żeby też byli obrzezani. Powstał spór i my wiemy, że po takiej rozmowie, my czytamy, postanowiliśmy Duch Święty i my, żeby nie nakładać ciężarów. I w 16 rozdziale jest napisane, jak Paweł i Sylas byli posłani przez tych apostołów Piotra, Jana i Jakuba i oni przekazywali zborom, co postanowiono. A tu jest taka ciekawa rzecz napisane, a zbory utwierdzały się, a Pan przydawał. A więc jeśli zbory są utwierdzone w Słowie Bożym, to Pan przydaje. I jeśli my czytamy w Słowie Bożym, to chciałbym powiedzieć, że księgi napisane z natchnienia Ducha Świętego nigdy nie są tak przypadkowo zestawiane czy opisane wydarzenia. I tu jest najpierw powiedziane, utwierdzały, a Pan przydawał. Jeśli ten zbór nie byłby utwierdzony, to po co by przydawać, żeby jeszcze więcej było zbłądzonych? Tu jest napisane, że Pan przydawał tych, bo oni respektowali to, co postanowiono, to, co im Duch Święty powiedział. I dlatego jest tak bardzo ważne dla nas, żebyśmy my to, co jest w Bożym Słowie napisane i to, co dla nas jest jedynym autorytetem, żebyśmy się tego trzymali, żebyśmy od tego nie odchodzili i mieli tą świadomość, że Jezus Chrystus umarł za nas. Ten 53 rozdział proroka Izajasza tak bardzo wyraźnie nam mówi, a teraz te wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Jana, mówią nam o tym, jak Pan Jezus powiedział, wykonało się. To dzieło odkupienia zostało dokonane. I teraz ta pamiątka wieczerzy jest wyrażeniem społeczności, którą my mamy. Społecznością dzieci Bożych, ludu Bożego. To jest tak bardzo istotne. Jeśli ktoś nie dożył zbawienia, nie ma pewności odpuszczenia grzechów, to on ma tego szukać. Bo to jest dla każdego z nas darowane. I chciałbym powiedzieć, że my może jako ludzie nieraz nie mamy tego poznania, ale Pan patrzy na serce i wie, kto jest oczyszczony, kto nie. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my to, co tu jest napisane, respektowali. I w tej pamiątce wieczerzy może uczestniczyć ten, który jest posłuszny Bożemu Słowu i czyni to, co Boże Słowo mówi. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Nie kto będzie pokropiony, a potem uwierzy. Prawda? Ta kolejność też nie jest przypadkowa. Nie? Kiedyś miałem taką rozmowę z taką grupą liderów charyzmatycznych z Kościoła katolickiego i oni zadawali mi różne pytania, chcieli się czegoś dowiedzieć, mieli problem pozostać w kościele i tak dalej, różne mieli te problemy. Ja się ich pytałem, czy oni dożyli zbawienia. Każdy z nich, chwała Panu, jest zbawiony. Czytają Słowo Boże? Czytają. Są posłuszni Bożemu Słowu? Tak. My się modlimy w językach. Ja się pytam, czy respektujecie Słowo Boże? Tak. A czego Słowo Boże nas uczy? Jest powiedziane,
kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Ja mówię, jesteście ochrzczeni? Nie, no jako dzieci każdy był pokropiony. Ja mówię, ale Słowo Boże mu uwierzy, a ochrzci się. I ta grupa mówi, to będziemy się modlić, żeby nam Duch Święty objawił, czy się mamy ochrzcić. No i padają na kolana, zaczynają się modlić. Cała ta grupa, 16 albo 17 ich było. Ja byłem w zborze, usługiwałem, nie w swoim zborze, pastor zboru, taki młody, tak patrzy na mnie, ja na niego, a ci głośno się modlą i tak dalej. Ja mówię, przyjaciele, przerwijcie, usiądźcie. Ja mówię, posłuchajcie, Ducha Świętego nie musimy kusić. To, co jest napisane tak wyraźnie, my tylko mamy być posłuszni. Tu jest powiedziane, uwierzy i ochrzci się. Tak na Słowo Boże uczy. A jakbyśmy się ochrzcili, to unieważnimy ten chrzest przez pokropienie i nas wyłączą z Kościoła. Aha, no i myśmy się z przykrością rozeszli, więcyśmy się już nie spotkali. Ten pastor stracił wielu sympatyków, nie? Przestali chodzić, ale oni nie respektują słowa. A ja chciałbym powiedzieć, że to utwierdzanie się w Słowie Bożym, to ma naprawdę wielkie znaczenie. I takim utwierdzaniem się w Bożym Słowie jest to, gdy my rozważamy również to, co darowane mamy w ofierze Pana Jezusa. W tym pierwszym liście Koryntów 11:26 jest powiedziane w 26 wierszu, ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Co to znaczy, że my mamy tą śmierć opowiadać aż do przyjścia Pańskiego i mamy opowiadać, że On przyjdzie. Bo Pan Jezus odchodząc powiedział, że On przyjdzie znów, kiedy my nie wiemy, tak? I ja jak byłem chłopcem, to pamiętam w Żukowie, gdzieśmy chodzili na nabożeństwo, to był napis tam zawsze, jak malowana sala, to był nowy werset. I tam był taki werset, to już jest ponad 60 lat temu, był taki, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka, to znaczy nie będzie zwlekał. I tak się zastanawiam, 60 lat już minęło, to już są półtora czy dwie generacje, jak to tam liczy. I jeszcze nie przyszedł. My nie wiemy, dlaczego nie przyszedł, ale wiemy, że widocznie ta liczba pogan jeszcze nie jest z tych, którzy są z pogan dopełniona, ale my mamy być gotowi. I to uczestnictwo w wieczerzy jest zwiastowaniem również tego, że nasz Pan przyjdzie. I teraz przez uczestniczenie w tej wieczerzy mamy ponownie potwierdzenie naszego zbawienia. Tylko ten, który dożył zbawienia, tylko ten, który ma tą pewność, w tej wieczerzy może uczestniczyć. Bo tu jest powiedziane, jeśli by kto pił niegodnie przez jakieś zanieczyszczenie, grzech, którego nie wyrównał, który dokładnie pamięta, albo nie był posłuszny Bożemu Słowu, trudno, żeby on w tym uczestniczył. To jest tylko taka przestroga, o której my musimy powiedzieć. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Wieczerza Pańska jest czymś, co nas do Pana przybliża i co nas łączy również jako zbór w jedną całość. To jest tak bardzo ważne, że my jesteśmy złączeni jako jedno ciało, czy głowa, czy różne członki. My wiemy, że każdy z nas jest inny, każdy z nas jest nie, tak jak mówi, niepowtarzalnym egzemplarzem, ale każdy z nas w jakiś sposób jest wciągnięty, wbudowany w to dzieło budowy Kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi. I przez to, że my uczestniczymy w wieczerzy, my jesteśmy jedną społecznością i to jest potwierdzeniem tej społeczności. I już kończąc, bo myślę, że może trochę i was zmęczyłem tym opowiadaniem,
jeśli tak, to przepraszam, ale dla mnie ta wieczera, pamiątka wieczerzy jest tak bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego jak widzę tak nieraz w niektórych zborach tak lekko się do tego podchodzi, to ja chciałbym, na co tylko mam możliwość, zwrócić uwagę, na to wskazać z jednej strony, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie, a z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że to, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie, to jest dla nas coś, czymś, czego nam tak lekko traktować nie wolno. I ja może jeszcze mam tutaj wynotowane takie jedno wypowiedź jednego męża Bożego, który poniósł śmierć męczeńską w czasie okupacji. Się nazywał Dietrich Bonhoeffer i on był przeciwnikiem tego reżimu hitlerowskiego i on wzywał Niemców, żeby się upamiętali, odrzucili ten narodowy socjalizm. Oczywiście za to został aresztowany, wtrącony do więzienia i miesiąc przed zakończeniem wojny na osobisty rozkaz Hitlera został rozstrzelany. I on pisał na temat łaski takie słowa, które chciałbym przeczytać. Ja sobie to wynotowałem. Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, ale nie grzesznika. Tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. Nie wiem, czy zauważacie, że nieraz w kazaniach z czymś takim my się spotykamy. A teraz on pisze, drogą jest łaska, dlatego że była drogą Bogu, bo kosztowała ona Boga śmierć swojego Syna. I dlatego nie może być ona tanią dla nas, bo dla Boga była drogą. My jesteśmy z łaski zbawieni, ale my sobie też musimy zdawać z tego sprawę, że to zbawienie zostało okupione krwią Jezusa Chrystusa. Gdy my popatrzymy na Judasza, to my wiemy, że Judasz, który wydał Pana Jezusa, to przyszedł przed kapłanów i wyznał, wydałem krew niewinną. On wyznał, ale dla niego już nie było łaski do pokuty, do tego, żeby się odwrócił. Nie było dla niego. A dla nas wszystkich jest darowana łaska, żebyśmy tej łaski nie marnowali. Ten mąż Boży, ten Dietrich Bonhoeffer, on był w więzieniu, ale przez takie umożliwione kontakty z dozorcami, którzy pełnili swoją służbę, ale na jemu sprzyjali, takie różne jego wypowiedzi wychodziły na zewnątrz. I ja, czytając jego taki życiorys, jego przeżycia, sobie to wynotowałem. I chciałbym powiedzieć, że ta łaska, która jest nam darowana, kosztowała naszego Boga śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa. A ta śmierć to było poniesienie grzechów całego świata. I gdy my popatrzymy tylko na te momenty, to był taki moment, że Pan Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy jest możliwe, żeby Bóg kogoś z nas opuścił? Chciałbym powiedzieć, że nie. A dlaczego On opuścił na moment swojego Syna? Bo grzechy, które zostały włożone na Niego, były tak wielkie, że na moment od Niego Bóg się odwrócił. Ale my czytamy dalej, w ręce Twoje polecam ducha mojego. Ojcze, w ręce Twoje. A więc on to był tylko moment. Ale widzimy, co to znaczy łaska, która jest nam darowana. Na dowód tego, co stało się naszym udziałem, my chcemy teraz uczestniczyć i w tej pamiątce łamania chleba. Chcielibyśmy w tym uczestniczyć. Ja was nie znam, pastor was zna, ale chciałbym też powiedzieć, że jeśli by ktoś uczestniczył niegodnie, to sobie karę za to sam już wymierza. I dlatego, jeśli ktoś na przykład uwierzył, ale nie przyjął chrztu wiary, my
wolimy, żeby taka osoba, i ostrzegamy, żeby nie brała udziału w pożywaniu tego chleba i kielicha. To jest takie ostrzeżenie. My nikogo nie chcemy ograniczać. Chciałbym wam to tylko powiedzieć, tak dla przestrogi. I teraz może tylko jeszcze, zanim przystąpimy do wieczerzy, tak jak już brat was zapowiedział, ja chciałbym to przeprowadzić tak, jak my jesteśmy do tego, jak my to praktykujemy. Chciałbym do tego przeczytać to miejsce ze Słowa Bożego jeszcze raz, listu do Koryntian, który już czytałem. Albowiem ja wziął od Pana, co wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Ja bym prosił, żebyśmy teraz powstali.